I my świadomi, że tak wiele nam Bóg uczynił, chcemy w ten wieczór dziękczynienia dziękować za dar nowego życia w Chrystusie, które otrzymało w naszej parafii 99 dzieci. W ubiegłym roku było tych dzieci 112. Chcemy dziękować za połączonych węzłem małżeńskim. Sakrament małżeństwa przyjęło 52 pary. W ubiegłym roku 38. W tych 52 9 małżeństw zawarło sakrament w opactwie. Chcemy też dzisiaj dziękować za ludzi chorych, którzy w Jezusie szukają pomocy do dźwigania krzyża. W pierwsze piątki miesiąca idziemy do nich z kapłańską posługą. Co miesiąc odwiedzamy ponad 100 osób. Chcemy dziś podziękować także za tych, którzy odeszli do Pana, zakończyli ziemską wędrówkę. Stają dziś przed nami ze swoimi dobrymi uczynkami. Tylko to można wziąć na drugą stronę, na drugi brzeg. I dziękujemy za ich miłość, dobro uczynione dla swoich najbliższych i dla wspólnoty parafialnej. W tym roku pożegnaliśmy 89 osób. W ubiegłym 87. Chcemy też dziękować za najpiękniejszy z darów, jaki ofiaruje nam chrześcijaństwo, Eucharystię. Pokarm na naszą wieczność. Eucharystia, Bóg z nami, Emanuel. 110 tysięcy razy potwierdzono tę prawdę, przystępując do Komunii Świętej. A do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 81 dzieci. W ubiegłym roku 49. Chcemy też rozradowani w Bogu dziękować za dar Ducha Świętego, którego doświadczyło i przyjęło w sakramencie bierzmowania 68 osób. W ubiegłym roku 65. Niech Duch Święty ich umacnia w wierze i czyni ich życie pięknym. W ten wieczór wdzięczności dziękujemy Bogu za materialny wymiar prowadzonych prac remontowych w naszej kolegiacie, które obejmowały następujące elementy. Renowacja polichromii, malowideł naszej świątyni. Łącznie wykonano 250 metrów kwadratowych, w tym 150 z wykończeniem estetycznym, a 100 metrów kwadratowych wykonano prace techniczne. Koszt tego przedsięwzięcia 320 tysięcy. Postępują też prace remontowe przy naszych organach prospektu i wnętrza organów, piszczałek i tych wszystkich elementów, które złożone mają dać nam piękne dźwięki. Prace dotychczas wykonane w tym roku kosztowały
kosztowały 330 tysięcy złotych. Te anioły to jedna cząstka tego, o czym mówimy. Z racji roku maryjnego podjęliśmy pracę przy ogrodzie różańcowym, a koszt wykonanych to 60 tysięcy złotych. Ponadto wykonano projekt kuchni świętego brata Alberta przy świetlicy na koszt 15 tysięcy, nagłośnienie kościoła na koszt 15 tysięcy, wymiana centralnego ogrzewania w kościele świętego Ducha także 15 tysięcy złotych. Ponadto relikwia świętego Jana Pawła II 9 tysięcy złotych. Zatem w tym roku możemy powiedzieć, że był bogaty rok, bo wypłaciliśmy 764 tysiące złotych. Otrzymaliśmy następujące dotacje. Minister Kultury przekazał na polichromię 180 tysięcy. Minister Kultury na organy 160 tysięcy. Wojewódzki Konserwator Zabytków na polichromię 50 tysięcy. Marszałek Województwa Podkarpackiego na polichromię 50 tysięcy. Co daje nam sumę 440 tysięcy złotych. Nie byłoby tego efektu, gdyby nie pani poseł, nasza parafianka, pani Anna Schmidt-Rodziewicz, która oręduje za nami tam, gdzie trzeba. I nie byłoby tego efektu, gdyby nie pani Beata, która pisze wnioski, rozlicza i prowadzi całą dokumentację. To także wielka praca. Ofiary złożone przez parafię. W drugą niedzielę na prace remontowe 110 620 zł. Na renowację organów i polichromii, wpłaty na konto i indywidualnie przekazane 44 550 zł. Z kolendy 12 000. Za czynsze i dzierżawę gruntów 56 300 zł. Ze składek z pozostałych niedziel 55 tysięcy. Ze składek w Kościele Świętego Ducha 20 tysięcy. Na relikwiach przekazano 3 tysiące. Na kuchnię świętego brata Alberta 12 100 zł. Z ubiegłego roku na organy pozostało 10 878 zł. Łączny dochód wyniósł 324 tysiące złotych, 448, a więc dokładnie tyle, ile nam było potrzeba. Zatem zostały wypłacone kwota łączna 764 tysiące. Na koncie pozostają środki na kuchnię przy świetlicy 23 218 zł. Oraz na ogród różańcowy i na stacje różańcowe 37 tysięcy złotych. Ponadto, jak wiemy, mamy zarezerwowane środki w Urzędzie Miasta 40 tysięcy złotych oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 58 tysięcy złotych. Ten ogród nasz w przyszłym roku zajaśnieje, będziemy mogli tam chodzić, by się modlić, by kontemplować tajemnicę życia Jezusa i Matki Jego. Bracia i siostry, rozradowanym sercem głośno Bogu dziękujemy za wszystkie dary Jego dobroci. I tym rozradowanym sercem głośno chcemy podziękować ludziom, którzy tworzą
wspólnoty parafialnej. To głośne Bóg zapłać chcemy powiedzieć kapłanom pracującym w naszej parafii. Tym, którzy pracują obecnie, którzy pracowali wcześniej, a po imieniu chcę przywołać księdza Daniela i księdza Marcina. Chcemy podziękować siostrom zakonnym prowadzącym dzieło wychowawcze w duchu założyciela błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Chcemy podziękować pracownikom parafialnym, panu Mariuszowi, organiście, który 14 lat posługiwał w naszej parafii, w naszym kościele, i obecnym panom, którzy nam służą, panu Arturowi i Michałowi. Chcemy podziękować panu kościelnemu Adamowi, konserwatorowi Władysławowi. Głośno i serdecznie chcemy podziękować wszystkim grupom parafialnym. To od nich zależy dynamika życia parafialnego, duchowego. Ich zaangażowanie sprawia, że nasza parafia jest żywa i że możemy cieszyć się tak wieloma darami i łaskami. Chcemy podziękować wszystkim ofiarodawcom i wykonawcom prac remontowych. Nie tylko mówimy dziękujemy, ale wszystkich ludzi dobrej woli, naszych dobroczyńców i parafii, ludzi bliskich naszemu sercu, Bogu zawierzamy. Idziemy z nadzieją w nowy 2018 rok. Jak wiemy, będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości. Trzeba życzyć naszej ojczyźnie, powtarzając słowa Jana Pawła II, pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moje. Tego pokoju, który pozwoli porozumieć się w naszym narodzie, który pomoże przezwyciężyć uprzedzenia i antagonizm. Ale bracia i siostry, rok nadchodzący to przede wszystkim rok z woli Episkopatu Ducha Świętego. I chcemy się modlić, aby Jego miłość rozlewała się obficie w naszych sercach. I Duchowi Świętemu powierzamy ten rok, który przed nami, aby dokonywały się piękne i wielkie owoce tego roku. Będziemy kontynuować pracę przy organach, które planujemy oddać na odpust Matki Bożej Śnieżnej, na rocznicę koronacji, bo taka była intencja rozpoczętego dzieła. Chcemy też kontynuować pracę przy polichromii i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku cała nawa główna będzie oddana już i wykończona. Chcemy też kontynuować pracę przy tej kuchni, o której już 2 lata mówimy, jako owoc roku miłosierdzia i brata Alberta. Ta kuchnia ma służyć dzieciom, młodzieży i całej naszej parafii. Jak wspomniałem, projekt został wreszcie przygotowany, więc może uda się nam jakąś znaczną część tych prac wykonać. I bracia i siostry, może najważniejsza inicjatywa roku 2018, 1 września, zostanie otwarte
liceum katolickie przy naszej parafii. Liceum, które stawia sobie za zadanie nie tylko kształcić umysł, ale i serce. Ta szkoła to inicjatywa nauczycieli jarosławskich, a może to inicjatywa Ducha Świętego, który działa przez ludzi. Wpisuje się w bogate dzieje szkolnictwa w Jarosławiu i sięga czasów jezuickich. Ufamy więc, że skoro Duch Święty rozpoczął to dzieło, to sam doprowadzi go do rozkwitu i będzie służyć naszym młodym ludziom, czyli będzie służyć pokoleniu, które niedługo przejmie ster odpowiedzialności za losy naszego kraju i ojczyzny. Więc bracia i siostry, włóżcie do tego swoje plany, marzenia, pragnienia. Oddajcie je Duchowi Świętemu, a jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Niech Duch Święty rozlewa miłość w sercach małżonków, w rodzinach. Obyśmy, i tego życzę sobie i wam, umieli nastawiać każdego dnia 2018 roku żagle na wiatr Ducha Świętego, na Jego natchnienia. Pod wpływem Jego mocy i działania będziemy świadkami wielkiego dobra w nas samych i wokół nas. I tak niech się stanie.